Czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege, a dzisiaj Siege Express, czyli drugi odcinek podsumowań najważniejszych wydarzeń ze świata Rainbow Six Siege. Moi drodzy, tytuł nie jest przypadkowy, dzisiaj masa naprawdę świetnych informacji dla naszego polskiego Rainbow Six Siege, dlatego już teraz proszę Was o zostawienie łapki w górę, obejrzyjcie ten materiał od początku do końca, bo jest wiele ciekawych rzeczy do usłyszenia. No i też przygotowałem dla Was zabawę z okazji zbliżających się Polish Masters, w którą wszyscy razem będziemy mogli się bawić. A w dzisiejszym odcinku między innymi Virtus Pro w Rainbow Six Siege. Polish Masters zobaczymy także na antenie Polsat Games. Poznaliśmy dwóch ostatnich finalistów Polish Masters. Mistrz Polski w Challenger Lidze. Rozgrywki Polish Masters, czyli Mistrzostw Polski Rainbow Six Siege w 2020 roku, poza oficjalnym kanałem Twitch będziecie mogli oglądać na antenie Polsat Games. To pierwszy raz, kiedy regularnie, długotrwale przez 14 tygodni będziemy mogli oglądać naszego rodzimego Rainbow Six Siege na srebrnym ekranie. Dzięki tej współpracy Polish Masters będzie transmitowany na antenie telewizji, która pokazuje m.in. ESL Mistrzostwa Polski w Counter-Strike Global Offensive czy też DreamHack Masters Spring 2020, nie wspominając o LoLu. Transmisje Rainbow Six Polish Masters w Polsat Games to ważny element podkreślający nową jakość rozgrywek wraz z pełnym rebrandingiem, zmianą struktury ligi czy też trzykrotnie większą pulą nagród. Jest to także symboliczne podsumowanie ostatnich dwóch lat wspólnej pracy oraz ukłon w stronę naszej stale rosnącej społeczności. Poznaliśmy dwóch ostatnich uczestników fazy zasadniczej Polish Masters. Są to drużyny Hummingbirds oraz organizacja Devil's One, która przejęła ekipę PS4 w składzie Bugi, Grzegorzu, Jin, Quavo oraz Easy. Na pierwsze mecze Polish Masters zapraszamy już w ten czwartek na oficjalny kanał Twitch TV / rainbowsix.pl lub na antenę Polsat Games od godziny 19. W pierwszej kolejce o 19.00 spotkają się Izako Bors kontra Actina Pact. Kolejne spotkanie odbędzie się pomiędzy Aves Esport oraz XPG Invicta. O 21.00 poznamy zwycięzcę z pary Hummingbirds kontra Tetris Slavgent. Dzień meczowy o 22.00 zamyka spotkanie Devil's One kontra Pride. A zabawa, którą dla Was przygotowałem, moi drodzy, to wspólne typowanie wyników każdego meczu, każdej kolejki, od pierwszej aż do finału. Abyśmy mogli się wspólnie bawić, musicie wejść na stronę internetową kromkotyper.pl i zarejestrować swoje konto. Także zakładamy sobie konto. Proszę bardzo. Do tego wymyślamy sobie nick. No i oczywiście ustawiamy hasło. Bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, aby e-mail był zakończony końcówką, którą macie po małpie i żeby nick nie był obraźliwy. Każde konto z obraźliwym nickiem będzie przez nas kasowane. Następnie wszystko, co musicie zrobić, to kliknąć Zarejestruj się. I jak widzicie, moi drodzy, jesteśmy na stronie głównej. Zasady są banalnie proste. Typujemy dokładne wyniki. Jeżeli na przykład wytypuję, że Izako Bors wygrają z Actina Pact 7-2 i taki faktycznie będzie wynik tego meczu, to zdobywam 3 punkty. Jeżeli okaże się, że wynik meczu był inny od tego, który ja założyłem, ale dalej ta sama drużyna wygra, dostaje 1 punkt. Jeżeli dobrze wskażę remis 6-6, wtedy również dostaje 3 punkty. Jeżeli nie trafię z niczym, dostaje punktów 0. Także moi drodzy, spróbujmy sobie obstawić razem pierwsze tutaj nasze spotkanie. Izako Bors kontra Actina Pact. Wydaje mi się, że chłopaki z Izako powinni sobie z Actiną poradzić, więc obstawiam wynik 7-4 dla Izako Bors. Klikam głosuj, mój wynik się zapisuje. Dalej, Aves Esport kontra XPG Invicta. Tutaj spotkanie może być bardzo wyrównane. Myślę, że to będzie wynik 5-7. Hummingbirds kontra Tetris Slavgent. Slavgenty są jednym z dwóch, trzech faworytów do wygranej. Hummingbirds, drużyna, która dostała się jako jedna z dwóch ostatnich do Polish Masters. Uważam, że Slavgenty wygrają 7-2. No i mecz Devil's One kontra Pride. Obstawiam wynik remisowy.
Także moi drodzy, zapraszamy Was do zabawy. Myślę, że pod koniec tego tygodnia zobaczycie już pierwsze swoje pozycje, ile punktów dostaliście, bo również taki ranking oczywiście będzie prowadzony i będzie on do wglądu przez Was po zalogowaniu na stronie. Niech wygra najlepszy specjalista polskiej sceny R6. Legendarna organizacja Virtus Pro w końcu ma swój skład Rainbow Six Siege. Mniej więcej 2 tygodnie temu Virtus Pro wykupiło ówczesny rosyjski skład drużyny Force. Drużyna, w skład której wchodzi aktualnie Shockwave, WTG, Rask, Pasha, Amyshin, Toda oraz Andrezi, mają za sobą już pierwszy sukces w nowych barwach. W dniach 23-24 maja stali się aktualnie najmocniejszą rosyjską drużyną w Russian Major League sezonie 4, pokonując drużynę Team Empire 2-0. Jak sam generalny menedżer Virtus Pro Sergiej Glamazda mówi, to dopiero początek. Życzymy Virtus Pro wszystkiego dobrego na nowej drodze i może kiedyś jakaś złota piątka polska tym razem pokrzyżuje Virtusom plany. Na naszym polskim podwórku również dochodzi do bardzo ciekawych współprac. 21 maja oficjalnie zapowiedziano współpracę pomiędzy Rainbow Six Polish Masters 2020 a Omen by HP. Omen jako oficjalny partner będzie dostarczał laptopy dla ekipy komentatorów oraz analityków podczas rozgrywek Rainbow Six Polish Masters. Organizacja Slavgent również pozyskuje partnera tytularnego Tetris. Oznacza to całkowity rebranding i nową jakość Tetris Slavgent. Rebranding i nowe współprace ogłosiła również jedna z najstarszych organizacji Rainbow Six Siege w Polsce, Invicta, kiedyś Gaming, aktualnie XPG Invicta. Nie tak dawno drużyna ogłosiła współpracę z 4 firmami: Hyperbook, XPG, ProGamer oraz Natura Smaku. Nowo nawiązane współprace biznesowe zarówno ze strony Rainbow Six, Polish Masters oraz 2 wcześniej wymienionych organizacji na pewno wpłyną na formę ich zawodników podczas tegorocznych rozgrywek. Życzę powodzenia. Będzie natomiast po co mieć dobrą formę i wygrać Polish Masters, bo... Moi kochani, 20 maja został ogłoszony całkowity, można powiedzieć, rework, a w zasadzie całkowita aktualizacja i zmiana formuły e-sportu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Europie. Dotychczasowo całość była podzielona na proligę, gdzie grały najlepsze zespoły i później odbywały się na przykład finały proligi, oraz na zaplecze proligi, czyli tak zwaną Challenger Ligę, z której oczywiście można było awansować bezpośrednio do proligi, bądź też dostać się do tegoż Challengera w postaci różnego rodzaju odbywających się kwalifikacji. Jest mi niezmiernie miło ogłosić i to, moi drodzy, naprawdę niesamowicie wpłynie przede wszystkim na naszą polską scenę, że od teraz, od momentu, w którym każdy region ogłosił swoje nationalsy, tak jak na przykład Polska, Polish Masters, zwycięzca Mistrzostw Polski, zwycięzca Polish Masters ma gwarantowanego slota, ma gwarantowane miejsce w Challenger Lidze, czyli w zapleczu już nie Proligi, ale Ligi Europejskiej. Do Challenger Ligi poza 9 zwycięzcami narodowych rozgrywek awansuje jedna drużyna z zamkniętych kwalifikacji. Challenger Liga będzie składała się z 12 zespołów. 12 zespołów zostanie podzielonych na 2 grupy, czyli 6 zespołów w każdej grupie. Pod koniec sezonu 2 pierwsze miejsca spotykają się w bezpośrednim pojedynku. Wygrany awansowuje bezpośrednio do Ligi Europy kosztem 10 drużyny najwyższej klasy rozgrywkowej, natomiast przegrany pojedynku z Challenger Ligi będzie grał baraże z 9 drużyną Ligi Europejskiej o awans do Ligi Europejskiej. Natomiast w pierwszym sezonie Ligi Europejskiej, czyli starej Proligi, rywalizować będą drużyny Rogue, Team Empire, Virtus Pro, Chaos eSport Club, G2, Natus Vincere, Team Vitality, BDS eSport, Easy Dream oraz Team Secret. W grudniu natomiast drużyny Ligi Europejskiej wezmą udział w specjalnym wydarzeniu, finałach Ligi Europejskiej, w którym wyłoniony zostanie mistrz Europy tego sezonu. Co więcej, 2 najlepsze drużyny z Challengera otrzymają szansę wejścia do Ligi Europejskiej w kolejnym sezonie. Jest to praktycznie najważniejsza informacja całego miesiąca.
Dotychczas wszystkie rozgrywki na najwyższym szczeblu organizowało ESL. Jak dobrze zapewne wiecie, to również się zmienia. Aktualnie organizatorem wszelkiego rodzaju rozgrywek będzie Faceit, który aktualnie we współpracy z Ubisoftem stworzył turniej Faceit European Open Clash, w którym 16 europejskich zespołów, zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorskich, może stanąć do walki w turnieju o puli 50 tysięcy euro, które pieniądze zostaną później bezpośrednio przekazane fundacji Doctors Without Borders. Jest to bardzo ciekawa informacja, też bardzo elektryzująca dla nas, dla Polaków, bo po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna aż 3 polskie drużyny przeszły przez kwalifikacje i będą mierzyły się z najlepszymi drużynami w Europie. XPG Invicta, Aves Esport oraz Tetris Slavgen zmierzą się z takimi zespołami jak G2, Natus Vincere, Virtus Pro czy też Team Empire. Oglądajcie playoffy z tego turnieju już w ten weekend 30 i 31 maja. Całość transmitowana na Twitch TV /RainbowSix.pl z polskim komentarzem. Osobiście zachęcam również do przeczytania fantastycznego wywiadu Szymona Grenke z portalu eweszło.pl z panem François Xavierem Danielem oraz Jeremym Sonvillem bezpośrednio z centrali Ubisoftu. Panowie rozmawiali o Rainbowle, o Polsce i o naszym apetycie na e-sport, link w komentarzu. Warto również odwiedzać Kiksa, naszego polskiego komentatora Rainbow Six Siege, który regularnie prowadzi podcast Ostatni Bastion o między innymi tematyce polskiej sceny Rainbow Six Siege i tego wszystkiego, co się aktualnie na bieżąco dzieje. W opisie macie wszelkie potrzebne linki do tego, aby wiedzieć, gdzie, kiedy i o której Kiks prowadzi swoje audycje. Jeżeli chodzi o zagraniczne podwórko, to dwóch naszych polskich przedstawicieli, Mexes oraz Auer, bardzo dobrze radzą sobie w odpowiednio niemieckich oraz włoskich nationalsach. Drużyna Mexesa Division zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli po drugim dniu rozgrywkowym. Auer natomiast wraz z drużyną Makers jest na pierwszym miejscu w tabeli i ma 4 punkty przewagi nad drugą drużyną. A na sam koniec zapraszam Was do obejrzenia wywiadu, który 26 maja prowadzący misji eSport przeprowadził z Kamilem Ścianą, Kiksem, czyli komentatorem Rainbow Six Siege oraz Auerem, graczem włoskiego Makers. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co myślicie o tych wszystkich rzeczach, pamiętajcie o typowaniu, pamiętajcie o oglądaniu wszystkich rozgrywek, będzie na bogato. No i pamiętajcie, Kromka Gadaraź nigdy Was nie zdradzi. Do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.